Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. W dzisiejszym filmie podam Wam sprawdzone triki na aranżację roślin na małym balkonie. I jak każdy marzymy o kawałku swojej takiej przestrzeni zielonej, gdzie moglibyśmy odpocząć, wypić kawę i gdy mamy do dyspozycji choć maleńki balkon, też możemy go pięknie zaaranżować i cieszyć się otaczającą nas zielenią. I po pierwsze, taki najważniejszy punkt przy aranżacji balkonu roślinami to wykorzystać pionową przestrzeń, wykorzystać ściany do aranżacji. Zamiast zajmować całą przestrzeń na podłodze, możemy użyć półek, wieszaków, możemy kraty powiesić na ścianach, umieścić nasze rośliny na ścianie balkonu. Fajnym pomysłem jest umieszczenie koszy na ścianie albo wiszących koszy z roślinami. Warto jest wykorzystać zróżnicowane wysokości, żeby umieszczać rośliny na różnych wysokościach, aby stworzyć taką warstwową aranżację. Warto też pięknie oświetlić balkon. Można umieścić lampki na roślinach, można powbijać lampki do donic. Bardzo ładnie wyglądają rośliny podświetlone od dołu, jak i również wszelkiego rodzaju lampki porozwieszane na balkonie. Zawsze dodają trochę blasku i tworzą bardzo przyjemną atmosferę. Na balkonie można też stworzyć taką iluzję większej przestrzeni za pomocą luster. Można na ścianie przymocować lustro, postawić przy lustrze rośliny i one będą wydawały się, że ciągną się w nieskończoność, więc to jest też bardzo przyjemna opcja. Lustro za roślinami i wtedy ta przestrzeń jeszcze bardziej optycznie nam się powiększa. Jeżeli macie możliwość, żeby wykorzystać również sufit przy aranżacji całego balkonu, to warto poprowadzić delikatną siatkę, krateczkę i poprowadzić rośliny górą. Także też jest to opcja do wykorzystania. Na pewno warto też pamiętać o tym, żeby nie próbować umieszczać na balkonie zbyt wielu roślin. Przestrzeń może być bardzo szybko zatłoczona, może być trudna w utrzymaniu i warto wybrać kilka roślin, które lubimy najbardziej. Jeżeli chcemy postawić dużą roślinę, duże drzewko, warto umieścić je w takich donicach, które będzie nam łatwo przesunąć, żeby balkon posprzątać, więc też pomyślmy o tym i nie montujmy, chyba że mamy na stałe zamontowane duże donice, to wtedy ok, ale zawsze lepiej jest mieć donicę ruchomą, którą moglibyśmy przesuwać na prawo i na lewo. Wtedy daje nam to taki komfort, że wszędzie dosięgniemy, sprzątniemy, możemy roślinę przestawić, możemy roślinę obrócić do słońca, w zależności od tego, czy tego potrzebuje też. Jeżeli chcemy mieć piękne, pnące rośliny, też musimy pomyśleć, jakie mamy warunki, od której strony mamy ten balkon. Czy naprawdę będziemy dbać, czy nam się przez zimę uchowa dana roślina, która jest wieloletnia, bo jeżeli jest z tym kłopot, warto zainwestować w rośliny jednoroczne, bo nawet taki pachnący groszek, który sobie posiejemy i wyrośnie nam piękne pnącze, naprawdę te kwiatuszki dodadzą wielkiego uroku naszej przestrzeni. Nasz balkonik będzie też bardzo, bardzo przytulny pośród jeszcze innych różnych kwiatów, więc nic na siłę. Jeżeli nie wychodzi Wam plantacja całych winorośli, to tak jak mówię, warto też popatrzeć na rośliny jednoroczne. Zachęcam Was bardzo gorąco do zasubskrybowania kanału. Na kanale macie mnóstwo pomysłów i inspiracji na dekoracje domu i ogrodu. Sama również wykonuję ręcznie dekoracje, także zachęcam Was bardzo gorąco do poszperania na kanale. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Mam nadzieję, że po dzisiejszym filmiku też zaczniecie planować swoją przestrzeń na balkonie. Zaplanujecie sobie, już zaczyna się sezon, za chwilę pojawi się coraz więcej kwiatów, będziemy obsadzać swoje donice, dekorować nasze balkony, tarasy.
ogrody. Już nie mogę się doczekać, ale kwiaty już się pojawiły. Na kanale macie też filmik, byłam ostatnio i w Leroy i nagrywam też filmiki z przeróżnych sklepów. Szukam przepięknych dodatków do domu i tak samo roślin. Będziemy odwiedzać sklepy ogrodnicze, będziemy komponować piękne aranżacje w donicach, także zachęcam tym bardziej do zasubskrybowania kanału. Będziemy się dzielić pomysłami i inspiracjami. Ja za dzisiaj Wam bardzo cieplutko dziękuję. Przejrzyjcie sobie do końca, zainspirujcie się i twórzcie swoją piękną przestrzeń i swoje malutkie ogrody. Dziękuję Wam bardzo ciepło. Pa, pa.